Pani Beata pyta, co ze zniesieniem kwarantanny dla pracowników przygranicznych? Oboje z mężem mieszkamy w Słubicach. Nasza kancelaria jest oddalona od domu o około 500 metrów w linii prostej, ale już we Frankfurcie nad Odrą. Od marca jesteśmy oboje pozbawieni jakichkolwiek dochodów. Są kredyty, zobowiązania, syn. Takich jak my jest tutaj tysiące. Wszyscy mogą powoli wracać do pracy. Chcemy też wrócić i godnie dalej żyć. Jesteśmy tutaj w regionach przygranicznych obecnie w bardzo trudnej sytuacji. Pani Beato i drodzy Państwo, wszyscy, którzy znajdujecie się w podobnej sytuacji, to rzeczywiście dylemat bardzo trudny do rozwiązania, ponieważ jednocześnie są dziesiątki tysięcy, setki tysięcy mieszkańców powiatów przygranicznych, którzy bardzo obawiają się tych osób, które jeżdżą do Niemiec czy do Republiki Czeskiej. Tam poziom zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców jest znacząco wyższy niż w Polsce. W Czechach jest to 2,5 raza więcej, w Niemczech jest to kilka razy więcej, jest to 6-7 razy więcej. Chcemy uniknąć w związku z tym podnoszenia ryzyka zakażeń. Stąd został wniesiony taki przepis, żeby odbywać kwarantannę, jeżeli ktoś wraca z Niemiec, przyjeżdża z zagranicy, przylatuje z zagranicy bądź z innych krajów. Tego zakazu się na razie trzymamy, tego nakazu, tego przepisu się trzymamy, a to dlatego, że wszyscy eksperci są zgodni, że fakt, iż sytuacja Polski jest dzisiaj dużo lepsza niż we Francji, niż we Włoszech czy w Hiszpanii, a nawet w Niemczech, w Holandii czy Belgii, albo w Danii czy w Szwecji, wiąże się również z tym, że jako jedni z pierwszych, jeśli nie pierwsi w Europie, wdrożyliśmy sanitarne kontrole graniczne, wdrożyliśmy obowiązkowe kwarantanny i wdrożyliśmy jako jedni z pierwszych szereg zasad, które obowiązują do dzisiaj i pozwalają nam lepiej kontrolować rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jednak w tych przypadkach tutaj tworzymy domy, które, czy hotele, które mogą być miejscami przebywania dla osób, które wracają z zagranicy. Nie chcemy, żeby ten wirus poprzez kontakty z innymi osobami w tych miejscowościach, tak jak tutaj w Słubicach, w przygranicznych miejscowościach, mógł się łatwo rozprzestrzeniać. Ale staramy się tworzyć lepsze, łatwiejsze warunki do migrowania, do jeżdżenia za pracą i powrotu do Polski. Jeszcze przez jakiś czas te przepisy będą obowiązywały, ale poproszę samorządowców i wojewodów województw przygranicznych, żeby w bardziej otwarty sposób, ale zarazem utrzymując ten reżim sanitarny, w którym dzisiaj jesteśmy, zaproponowali pewne warunki mieszkania po powrocie do Polski, które będą w odpowiedniej izolacji, a zarazem, żeby można było peregrynować, bo zdaję sobie sprawę z tego, że to jest państwa chleb powszechny i w ten sposób zarabia się na życie. Więc wiem, że jesteście w bardzo ciężkiej sytuacji, ale dziesiątki tysięcy ludzi, setki tysięcy ludzi boi się, że będą zakażani przez osoby, które będą przyjeżdżały do Polski w taki sposób jak państwo. Pani Renata pyta, co ze zniesieniem obowiązkowej kwarantanny dla pracowników transgranicznych? Pisaliśmy do pana petycje, e-maile, nawet dzwoniliśmy. Proszę się pochylić nad tą sprawą. My też jesteśmy obywatelami tego kraju, tyle tylko, że pieniądze zarabiamy za granicami państwa, a wydajemy je tutaj w Polsce. O nas, pan i pana rząd, w ogóle nie pomyśleliście. Najlepiej zamknąć ludzi w domach, zakneblować im usta maskami i rób ta, co chceta. Proszę się pochylić nad tą sprawą, panie premierze. Pani Renato, tak jak powiedziałem przed chwilą, bardzo się pochylamy nad tą sprawą. Będę starał się znaleźć jakiś złoty środek, ale proszę mi wierzyć, że dostawaliśmy jeszcze więcej maili, petycji, telefonów i wręcz gróźb ze strony różnych grup mieszkańców i starostów, a także burmistrzów i wójtów, którzy bardzo się bali tego, że ten ruch przygraniczny będzie w sposób bez przeszkód dozwolony. Dlatego raz jeszcze zobowiążę wojewodów, żeby w trybie pilnym postarali się wypracować jakieś kolejne rozwiązanie dla osób takich jak pani, takich jak państwo, żeby to zarobkowanie za granicą było możliwe bez
konieczności kwarantanny, ale z koniecznością izolacji do takiego stopnia, żeby pozostali mieszkańcy czuli się też zaopiekowani. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład w województwie lubuskim, między innymi dzięki tym przepisom, dzisiaj jest jeden z najniższych wskaźników zakażeń. Jest wiele powiatów, które nie ma tych zakażeń. A ci ludzie nie chcą, żeby zwiększać ryzyko takich zakażeń. A więc niestety, jak to bardzo często w takich sytuacjach, tak samo i my, rządząc państwem, musimy rozstrzygać takie dylematy, które są bardzo trudne do rozstrzygnięcia.